No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu Historie Potłuczone. Oczywiście niezmiernie i niezwykle, i jak zawsze bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać. Koniecznie jak zawsze na początku posłuchajcie proszę paru komentarzy od Was. Pierwszy komentarz od autorki ostatniego naszego spotkania, czyli dzika. I to jest komentarz od osoby, której komentarze ja widzę już od wielu, wielu, wielu miesięcy nawet nie przypuszczałem, że to rzeczywiście jesteś ty. Otóż dziku pisze tak, ojcze Adamie. Pozdrawiam serdecznie z podróży po Islandii. Jesteśmy tutaj w grupie pięciu osób, w tym mój przyjaciel małpa. Dziesięć kilometrów od naszego domku, który wynajmujemy, wybuch wulkan i od tygodnia nie było nawet kropli deszczu, a kręgosłup nadal w porządku dzik. Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam i dzięki, że dałaś znać, i w ogóle to takie ciekawe skojarzyć Ciebie właśnie, bo widzę tego twojego nika bardzo często, że to jesteś właśnie ty, bardzo miło. Joasia, kochani, z kolei pisze tak. Piękna historia, to a propos ostatniego odcinka. Dająca do myślenia, jak bardzo skupieni jesteśmy na sobie, i jak możemy pomóc bez zbędnych słów i rozgłosu. Ojcze Adasiu, dzięki, że wpadłeś do Tomaszowa i że mogłam posłuchać i zobaczyć Cię na żywo. To był błogosławiony czas. I jeszcze dodam, że zdecydowanie kamera dodaje kilogramów. Albo, ojcze, przesadzasz, przesadzasz z tą swoją nadwagą, bo na żywo prezentujesz się znakomicie. Dobra, dobra. Też chętnie, jak dzik, bym Cię uściskała z wdzięczności za to, co robisz. Ale czy to wypada? Pozdrawiam Cię, ojcze, i całą rodzinę Langusty. A propos tego, że kamera dodaje kilogramów, to pamiętam taki tekst z przyjaciół, jak w pewnym momencie tam oni oglądają takie filmy z młodości. Jeżeli pamiętacie, Monika jest taka gruba. I no właśnie, Monika mówi, że kamera dodaje kilogramów. A Chandler mówi, to ile miałaś kamer na sobie? No więc dokładnie tak. Dziękuję za miłe słowa, Joasiu. Aurelia z kolei pisze tak. Środa właśnie pada i dzieciaki są w domu. Najmłodsze skacze po mnie, a starszaki zajmują się twórczo papierem. Córka właśnie z rolki po papierze i kartkach zrobiła szustaczka. W sensie ojca Adasia. Aż szkoda, że nie ogarniam, jak dodać jakieś zdjęcie. To prawda, chętnie bym się zobaczył zrobionego z rolki po papierze. Yy, Patrycja z kolei pisze tak. A ja położyłam dzieci spać i słucham, układając górę prania, którą zbierałam chyba z tydzień. Aż wstyd. Ale przed tą batalią zjem sobie kilka łyżek lodów truskawkowych. Mam nadzieję, że da mi to siły do ułożenia tego stosu. Pozdrawiam, Ciociurka, damie, przytulaski, Patrycja. Patko dla mnie, jak się je te węgle, co nie w sensie cukier, to potem się śpi. Znaczy, wiem, że tak mają cukrzycy, ale ja czasem, jak się najem właśnie węgli, to też mam potem spanie. Prawdopodobnie pewnie mam jakieś początki cukrzycy. Ale mało jem węgli w ostatnim czasie, więc to raczej nie będzie chyba problem. Miejmy nadzieję. I ostatni komentarz, trochę nie wiem od kogo, bo nie ma imienia, a też nikt jest ten taki dziwny, ten taki małpowaty. Ja tylko przypominam, że jest jeszcze z zabawnych rzeczy parafia Chrystusa Pana Zbawiciela w piekle. Okej, okay, rzeczywiście jest taka miejscowość jak piekło. To rzeczywiście ta parafia musi być całkiem niezła. Tak jak ten mój znajomy jeszcze, jak byłem w seminarium, był taki ksiądz Paweł Szatan. I on nie zmienił nazwiska specjalnie, chciał takie zostawić, żeby było. Ślubu udzielił mi Szatan, wyspowiadał mi Szatan, komu nie dał mi Szatan i tak dalej. No, różne są drogi, gdzie Pan Bóg przychodzi z poczuciem humoru. Kochani, tyle komentarzy, tyle tego wstępu, zapraszam na historię. Jest w sumie dosyć długa, no. Trochę nam to zajmie, pewnie, zanim ją przeczytamy. No, ale posłuchajcie tej historii, ale to po czołówce. Mm. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Uli, co ślub bez oświadczeń miała. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego spotkania. Nie przedłużając, bo czasu nie mamy, znaczy, no może mamy, ale nie ma go co marnować, idźmy do historii, którą wysłała mi Ula. Proszę, posłuchajcie. Drogi yy, Ojcze Adamie, piszę dziś, bo czuję ogromną potrzebę podzielenia się jedną z najtrudniejszych, a zarazem najpiękniejszych historii mojego życia, choć czuję że może z twojej perspektywy może być zupełnie odwrotnie. Dla mnie to jedna z tych sytuacji, kiedy nie wiem jak brzmi odpowiedź na pytanie, czy pan Jezus powiedziałby, że to dobre. Ale znalazłam się w takim momencie życia, a raczej tam dotarłam, kiedy tak naprawdę za późno już na to pytanie, bo jestem w sytuacji, w której niezależnie od podjętej decyzji kogoś zranię i postanowiłam, że pierwszy raz w życiu osobą, której dobrym samopoczuciem, czy jak wolę o tym pomyśleć, poczuciem bycia szczęśliwą będę się kierować i będę nią ja sama. To będzie historia o uli, która Stasiowi 12 lat życia zabrała, ale postanowiła ani sobie, ani jemu nie zabierać go więcej. No dobra, posłuchajmy. W roku 2007, mając 17 lat, zaczęłam spotykać się z chłopakiem. W sumie to moim kuzynem, bo mieliśmy wspólnych pradziadków. Nie wspominałabym o tym, ale to w kontekście tej całej historii ostatecznie okazało się ważne, nawet w sumie bardzo ważne. On był starszy ode mnie o ponad 6 lat. Kilka miesięcy wcześniej zmarła jego mama, a ja tak bardzo chciałam, żeby znów się uśmiechał i czuł się dobrze. Tak, wiem, z jednej strony to brzmi pięknie, jakbym chciała go uszczęśliwić, a z drugiej jak początek katastrofalnego związku, zaczynającego się od współczucia. Na początku tylko napisaliśmy do siebie kilka wiadomości. Któregoś dnia spotkaliśmy się na wspólnym wyjeździe do pizzerii z moim bratem i jego narzeczoną, a później mój brat poprosił, by go, odwiózł, poprosił go, by mnie odwiózł do domu. To wtedy w Aucie całowaliśmy się pierwszy raz. Tak wiem, powinniśmy rozmawiać, wiem, że tak powinna wyglądać pierwsza randka, ale wtedy byłam bardzo młoda i bardzo głupia i dziś wiem, że byłam bardzo spragniona czułości i tak naprawdę nie potrafiłam rozmawiać, a on nie potrafił chyba jeszcze bardziej. Spotkaliśmy się później raz czy dwa w ciągu miesiąca, jednak ponad miesiąc później zmarł jego brat. Wtedy było mu ciężko, choć brat pił i nie mieli przesadnie dobrego kontaktu. To śmierć brata kilka miesięcy po śmierci mamy nie jest łatwym przeżyciem w końcu. Miał wtedy ciężki czas, więc potrzebował kogoś bliskiego i tak oto zaczęliśmy się spotykać, choć były to spotkania pełne fizycznej bliskości i bardzo pozbawione poznawania siebie nawzajem. Ja wtedy niby miałam swoje postanowienie, że seks to na pewno po ślubie, i ja ani chwili wcześniej, ale on, kiedy o tym powiedziałam, zaczął mówić, że nie kupuje się przecież kota w worku, że trzeba się najpierw sprawdzić i tak dalej. Jak dzisiaj to piszę, to widzę, jak to brzmi, no, ale wtedy szkoda mówić. Chwilę jeszcze walczyłam, ale jak na to dziś patrzę, to walczyć o czystość można jak ludzie się spotykają, spędzając czas na rozmowach, spacerach, zwiedzaniu, wymienianiu się swoimi doświadczeniami, chcą po prostu się poznać, a nie tak jak my. Myśmy spędzali czas po prostu tylko i wyłącznie na całowaniu, przytulaniu. Chociaż przytulanie to chyba za duże słowo. Czyli źle. Napisałabym najgorzej, ale najgorzej było, kiedy w końcu uległam i zaczęliśmy po prostu uprawiać seks. To napisałabym, że zaczęliśmy się kochać, ale wiem, że to był tylko fizyczny akt. Spotykaliśmy się tak dosyć długo. Ja byłam wtedy w liceum. Pamiętam, że na imprezę w połowie liceum, u nas w szkole nazywano to półmetkiem, poszłam z kolegą, z którym codziennie siedziałam w autobusie w drodze do szkoły. Dojeżdżałam codziennie prawie godzinę w jedną stronę no i zawsze przegadaliśmy całą drogę, kiedy tylko jechaliśmy razem. Mój chłopak, Stanisław, nie mógł wtedy ze mną pójść, bo to był czas niedługo po śmierci jego brata. Już wtedy powinnam zrozumieć, że sto razy więcej rozmawiam z kolegą niż z własnym chłopakiem, No ale ja spotykałam się ze Stasiem nadal. Wydawało mi się, że skoro z nim spałam, to już nie może być inaczej, teraz już muszę zostać jego żoną. Ale on o ślubie nie wspominał. Myślałam, że może się boi, że trudno mu, bo przecież jest sam, nie ma rodziców i tak dalej. Myślałam dokładnie, zamiast rozmawiać, albo jeszcze lepiej uciekać. Kończyłam liceum, była studniówka. Nie poszliśmy razem, bo zapomniał kiedy to jest i podpisał umowę na wyjazd do pracy dokładnie na tę noc i nie udało się jej zerwać bez konsekwencji. Poszłam więc z kolegą z klasy, bo było już za późno by kogoś zaprosić zresztą przecież miałam chłopaka. To chyba powinien być dla mnie kolejny sygnał, że nie jestem dla niego tak ważna, było mnie pamiętać, ale usprawiedliwiałam go, bo przecież każdemu może się zdarzyć o czymś zapomnieć. Skończyłam liceum, poszłam na studia. Spotykaliśmy się nadal w weekendy, kiedy wracałam do domu. Po drugim roku moich studiów wzięliśmy ślub. Dziś, kiedy ktoś pyta, jak mój mąż mi się oświadczył, no to nie mam odpowiedzi, bo mi się w sumie nie oświadczył. To chyba ja się oświadczyłam jemu, albo, nie wiem, w jakiś konkretny, pokrętny sposób ustaliliśmy, że weźmiemy ślub. Dziś w zasadzie to sobie nawet nie potrafię przypomnieć, jak to było, że myśmy to ustalili. Pojechaliśmy oglądać pierścionki. Pokazałam mu, co mi się podoba, ostatecznie miał wybrać go sam, wybrał zupełnie inny niż mi się podobały. Wtedy chyba pierwszy raz tak naprawdę poczułem, że on mnie w ogóle nie zna i nie rozumie. No ale pomyślałam, co to za dziewczyna, co zostawia chłopaka, bo nie podoba jej się pierścionek zaręczynowy. Przecież to jest tylko przedmiot. Później były te tak zwane oficjalne zaręczyny, w sensie początek katastrofy. Mój ojciec nie był zadowolony z mojego wyboru. Chłopak, syn alkoholika, w dodatku spokrewniony, więc co ludzie powiedzą? Patrzył na mojego narzeczonego, nawet w tym dniu, jak na wroga. Ja wtedy tego nie dostrzegałam. Mój ojciec to generalnie dosyć dziwny gość jest. I trudno rozgryźć, co on myśli. Staś bardzo to przeżywał, ale jak wspomniałam, nie potrafił rozmawiać, więc milczał, myślał, cierpiał i milczał. Ja studiowałam. W międzyczasie organizowaliśmy ślub. Jak napisałam wcześniej, pobraliśmy się, kiedy skończyłam drugi rok studiów. Ludzie, którzy patrzyli na nas z boku, myśleli chyba, że musimy się bardzo kochać. No bo kto się pobiera, zanim skończy studia? Dziś nie wiem, gdzie mi się tak spieszyło, a wiem, że spieszyło się mnie, a nie jemu. Niczego nie ustaliliśmy, ja miałam w głowie wyobrażenie, że będziemy mieć dzieci, może skończę studia zaocznie, a on uznał, że najpierw chce je skończyć, a dzieci później. No i tak żyliśmy, każdy z własnym niespełnionym wyobrażeniem o życiu i o drugiej osobie. Noc po ślubie, kiedy się kochaliśmy po raz pierwszy, bez zabezpieczenia, na koniec usłyszałam, to nie powinno było się wydarzyć. W sumie to nie wiem, czy miał na myśli nasz ślub. Czy to, że nie chciał się po prostu ze mną kochać tak bez zabezpieczenia, bo jak się później okazało, nie był gotowy na posiadanie dzieci. Kilka dni po ślubie, kiedy zamieszkaliśmy razem, pierwszy raz płakałam, bo zostałam sama w domu z obcymi osobami. W sensie jakieś tam jego dwie starsze ciocie i brat, a potem były pretensje, że ja nie rozumiem, że się chowam i tak dalej. Od tamtej pory często się kłóciliśmy, a rozmawialiśmy niewiele. Dzieci odłożyliśmy na później, bo Stanisław uznał, że najpierw powinnam skończyć studia. Yy, może tak założyłam, że ja tak myślę, znaczy, może on założył, że ja tak myślę, ale w sumie to nie wiem, bo to tak naprawdę przemilczeliśmy. Studiowałam, mieszkając 70 kilometrów od domu. Wracałam na weekendy, robiłam zakupy, sprzątałam, gotowałam, wracałam do akademika na kolejny tydzień. Tym sposobem tak naprawdę razem spędzaliśmy tylko niedzielę i to nie całe. Rozmawialiśmy co wieczór chwilę przez telefon, ale dosyć szybko kończyły nam się tematy do, do rozmów. W Wielką sobotę, przed pierwszą naszą wspólną Wielkanocą, niechcący usiadłam na jego telefonie, który zostawił na krześle. Była u mnie wtedy sąsiadka, starsza pani. Zazartowałam do niej. Zobaczmy, z kim to mój mąż pisze. Nigdy wcześniej nie zaglądałam do jego telefonu. Otworzyłam wysłane wiadomości dla żartu i zobaczyłam pierwsze na liście tęsknię za tobą, żabko. To był ostatni dzień w życiu, kiedy ufałam mojemu mężowi. Nigdy później już w nic nie wierzyłam. Usłyszałam, że napisała do niego koleżanka i chciał być miły, więc tak jej odpisał. Nie uwierzyłam, ale jednocześnie nie odeszłam, po prostu żyłam dalej. Dzisiaj po latach dowiedziałam się, że wtedy nikt do niego nie pisał, tylko on napisał do swojej byłej dziewczyny, a było to, prawie po, po, było to po prawie pięciu latach naszego związku i niecałym roku małżeństwa. Tęsknił, ale ona nigdy wtedy nie odpisała. Po moim powrocie na stałe do domu, kiedy skończyłam studia, wcale nie było lepiej. Poszłam do pracy. Nadal nie staraliśmy się o dzieci, bo mój mąż twierdził, że nie jest jeszcze gotowy. Po kolejnych dwóch latach zaczęłam bardzo mocno na niego naciskać, ale to nie były spokojne rozmowy o powodach jego braku gotowości, bo on jak zwykle nie chciał mówić prawdy. W końcu zaczęliśmy się starać o dziecko. Długo się nie udawało, okazało się, że przyczyną może być mój układ hormonalny. Zaczęłam brać leki, po jakimś czasie udało się, ale radość trwała tylko krótko, bo w siódmym tygodniu ciąży poroniłam. To był kwiecień 2018 roku. Bardzo to przeżyliśmy, ale po jakimś czasie dostałam nowe leki i próbowaliśmy ponownie. Po niecałym pół roku od poronienia, we wrześniu 2018, znów się okazało, że zostaniemy rodzicami. Radość była ogromna, ale jeszcze większy był strach, że znów skończy się tak samo. W październiku znów trafiłam do szpitala z krwawieniem, na szczęście udało się je opanować, dostałam leki podtrzymujące, podtrzymujące ciąże i zostałam wypisana do domu z zaleceniem odpoczynku. Kolejne miesiące to ciągły strach, kolejne krwawienia, które go tylko powiększały, choć kończyły się dobrze. Nasza córka niestety przyszła na świat przedwcześnie, w styczniu 2019 roku nie miała szans na przeżycie. Zmarła półtorej godziny po urodzeniu pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Czułam się winna, że nie potrafiłam jej uratować. Wiem, że ponoszę część winy za to, że przyszła na świat zbyt wcześnie, ale staram się nie dopuszczać do siebie tej myśli, by jakoś żyć. Może napiszę dlaczego. Poszłam na Sylwestra z mężem i siedziałam dłużej niż powinnam, a kiedy kolejnego dnia bolał mnie brzuch, nie pojechałam do szpitala, bo nie miał mnie kto zawieść. Mój, mój mąż leczył kaca. Kolejnego dnia ból minął, ale lekarz potwierdził mi później, że mógł to być pierwszy objaw zwiastujący przedwczesny poród. Miałam się oszczędzać, ale musiałam przynieść sobie drewno na opał, bo mój mąż mówił, że przecież trochę ruchu mi nie zaszkodzi i nie mogę ciągle leżeć. On chyba do dzisiaj nie rozumie, że to moja ciąża, że ona była zagrożona i to oznaczało, że ja nie mogę normalnie pracować i funkcjonować. Mój mąż był przy mnie przy porodzie i wspierał mnie później bardzo, ale ja nigdy nie potrafiłam zrozumieć, że w dzień, kiedy odeszły mi wody. Leżałam w szpitalu, czekając na założenie szwu na szyjkę macicy, niestety nie doczekałam. Po tym, jak mnie odwiedził i wrócił do domu, jak gdyby nigdy nic, korzystając z tego, że mnie nie ma w domu, to się umówił z kolegą na wódkę. Gdybym zadzwoniła kilkanaście minut później, nawet by do mnie tego dnia nie przyjechał. A ja do dzisiaj nie rozumiem, jak mężczyzna, którego żona leży w szpitalu w zagrożonej ciąży, może choćby pomyśleć o imprezie ze znajomymi. Później udało mi się zajść w ciążę jeszcze raz, ale znów poroniłam w szóstym tygodniu do dzisiaj i nie mamy dzieci. Kiedy patrzę na to wszystko po latach, myślę, że może Pan Bóg nie dał nam dzieci, bo nie powinniśmy ich mieć, kiedy nawet sami ze sobą nie potrafimy rozmawiać. Ja przez te wszystkie lata niemal cały czas czułam się samotna. Dla mojego męża ważne było wszystko, tylko nie ja, bo ja byłam tym, co jest pewne. Nie musiał się o mnie starać, mógł mnie olewać, stawiać zawsze na końcu. Ja po prostu byłam. Pomagałam mu w pracy, brałam urlop nie na odpoczynek, ale żeby mu pomóc w pracy. Wracałam do domu z pracy i pracowałam dalej. Kiedyś czytałam książkę w przerwie w pracy, w ogrodzie. Było ze 30 stopni ciepła, więc chwilę odpoczywałam. Kiedy wróciłam na kolejną przerwę, mojej książki już nie było. Mój mąż zawinął ją w ręcznik i schował do szafki, żebym nie odpoczywała, bo przecież trzeba pracować ciągle. O cokolwiek bym nie poprosiła, zawsze było coś ważniejszego, albo ktoś, kto potrzebował go bardziej, ja zawsze na końcu. Nie jeździliśmy, na, nie jeździliśmy na wakacje, bo on nie lubi, mówił, że nie ma czasu, bo mamy w gospodarstwie zwierzęta i nie ma, kto się nimi, nie ma kto z nimi zostać, a głupio mu prosić o pomoc. Więc wyjechaliśmy ostatni raz 9 lat temu, i przez te lata później słyszałam No przecież byliśmy na wakacjach 9 lat temu. Mieszkaliśmy przez te lata z jego bratem, niestety alkoholikiem w jednym starym domu, z ogrzewaniem pozwalającym na ogrzanie do przyjemnej temperatury tylko jednego pokoju. Przez kilka lat bez toalety, nie dlatego, że nie było nas stać, ale dlatego, że były ważniejsze sprawy. Nie przeszkadzałoby mi takie życie, gdyby wynikało z biedy, ale on miał po prostu inne priorytety. Mieszkanie ze szwagrem i mężem w jednym domu to jest naprawdę słaby pomysł. Żadnej dyskretności, prywatności, ciągle żeśmy udawali i patrzyli, czy on nie patrzy, nie słucha. Seksualność też taka była, bo może słyszy. Prawie trzy lata temu nie wytrzymałam. Powiedziałam, że mam dość jego obojętności i tego wszystkiego i w ogóle, że on ma gdzieś moje potrzeby. Spakowałam swoje rzeczy i wyprowadziłam się do rodziców. Mieszkałam tam prawie dwa miesiące. Napisałam pozew o rozwód, ale nie potrafiłam się pogodzić z porażką. Nie dlatego, że czułam, że kocham męża i nie umiem bez niego żyć, po prostu nie potrafiłam się rozwieść, bo przecież przysięgałam przed Bogiem, a poza tym tyle razem przeszliśmy. On powiedział mi wtedy, kiedy przyjechałam po tym czasie, żeby z nim porozmawiać, że nie tęsknił, że przeprasza, ale uważa, że nigdy nie powinniśmy brać ślubu, bo on go nie chciał i czuł się zmuszony, że przez to, że jesteśmy spokrewnieni, ludzie krzywo na nas patrzą, on tego nie może znieść, i itd., dalej. Powinnam wtedy zanieść swój pozew do sądu i odejść, a ja uparłam się, powiedziałam, że go kocham, chociaż wcale tego tak nie czułam i zostałam. On zachorował w tym czasie na COVID. Opiekowałam się nim przez trzy tygodnie, jednocześnie pracując zdalnie i opiekując się zwierzętami w gospodarstwie. Zimą to jest naprawdę ciężka praca. On ciężko przeszedł chorobę, nie mógł jeść, więc miksowałam mu jedzenie, zbijałam gorączkę zimnymi okładami, bo leki nie pomagały i trzymałam za rękę, kiedy się bał, że nie wyzdrowieje i nie mógł spać. Po chorobie zmienił zdanie, w sensie odnośnie nas. Ale wciąż tak do końca niczego nie przegadaliśmy. Byliśmy nawet u psychologa, ale po pierwszej wizycie u psychologa powiedział, że on już wszystko sobie przemyślał i nie musi tam więcej chodzić. Żyliśmy jak dawniej, nie wracając do tych wydarzeń, było trochę lepiej. Tak naprawdę to chyba przez jeden miesiąc naszego życia było dobrze, tylko kiedy się szwagier wyprowadził, ale niestety potem wrócił i czar prysu Tak po ponad 11 latach małżeństwa dalej z nim byłam, nieszczęśliwa, uciekająca w pracę, na szczęście, w tej sprawie po drodze się ocknęłam i zmieniłam ją dwa razy przez te lata i w końcu zaczęłam robić to, co daje mi radość i w czym czuję się spełniona i doceniona. Zaczęłam po drodze drugie studia, żeby podnieść kwalifikacje w pracy, a może żeby mieć mniej czasu na myślenie. Studiowałam na początku zdalnie, bo to była pandemia. Kiedy zaczęły się zajęcia stacjonarne, jeździłam na uczelnie co drugi weekend, spotykając wreszcie na żywo ludzi, których znałam tylko wirtualnie. Przez 10 zjazdów mieliśmy wykłady ze studentami z wyższego semestru i tam poznałam Tomasza. Przez te 10 dwudniowych zjazdów rozmawialiśmy na korytarzu może kilka razy i zawsze były to rozmowy w szerszym gronie. Podczas jednego z wykładów na przedostatnim zjeździe kolega Tomasza zażartował w dość dwuznaczny sposób, a wyraz twarzy Tomka, zanim dotarło do niego o co pyta go kolega, i jego zakłopotanie bardzo mnie urzekły. Tak mi się jakoś wydawało, że to musi być jakiś przyzwoity facet. Śmialiśmy się przez chwilę, nie mogąc się opanować i tak bardzo wtedy zrozumiałem, jak mi brakuje radości w życiu. Po wykładzie każde z nas poszło w swoją stronę. Dwa tygodnie później mieliśmy spotkać się ostatni raz. Kiedy wychodził z sali, przechodząc obok, powiedział do zobaczenia, ja odpowiedziałam, że już raczej nie, bo to nasz ostatni wspólny zjazd i zażartowałam, że jakoś będzie musiał z tym żyć. Zasmucił się lekko i wyszedł. Ja zostałam jeszcze w sali, czekając na swoją kolej prezentacji. Po zajęciach, kiedy wychodząc, wzięłam telefon do ręki, zobaczyłam wiadomość od niego, napisał tylko krótkie powodzenia na prezentacji. Odpisałam, że dziękuję. Przydało się, bo świetnie mi poszło. I tak zaczęliśmy pisać. Wracałam do domu pociągiem, całą drogę wymieniając z nim wiadomości, uśmiechając się sama do siebie, nie pamiętałam, kiedy ostatni raz się uśmiechałam kolejnego dnia rozmawialiśmy przez telefon o książkach, o rodzinie, o życiu. Tak z dnia na dzień zaczęliśmy pisać do siebie coraz więcej i rozmawiać przez telefon coraz częściej. Zaufałam mu, jak jeszcze nigdy nikomu. Nie kończyły nam się tematy do rozmów, brakowało na nie tylko czasu. Po niecałych dwóch tygodniach umówiliśmy się na kawę. Rozmawialiśmy kilka godzin, opowiadając jedno drugiemu historię naszego życia. Jego jest chyba jeszcze trudniejsza niż moja. Kiedy się rozstawaliśmy, przytuliłam jego, a on mnie, i czułam się tak po prostu dobrze. Kiedy przytulałam męża, potrafił mnie klepać po plecach jak kolega i się odsuwać. Tomasz po prostu był. Wygląda jak początek piękne znajomości, ale przecież ja mam męża. On też był w jakiejś relacji, choć oboje o tym wiedzieliśmy i próbowaliśmy zerwać kontakt kilkukrotnie, żadne z nas nie potrafiło. Mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że czuję, jakbym znała go tak dobrze jak siebie, czuję jego emocje. Widzę, kiedy coś go zasmuca, słyszę to w jego głosie w ciągu sekundy. Kiedy wiem, że się śmieje do telefonu, kiedy coś napisze, bo z jakiejś przyczyny doskonale wiem, co go bawi. Kiedy chce mi się płakać, on pyta, co się stało, i przytula, kiedy tylko lekko zaszklą mi się oczy. Jest mi przy nim tak zwyczajnie dobrze. Mówi do mnie i o mnie uleńka, Urszula, ula, ulunia, ale nigdy ulka, jak nieraz słyszałam, mówił do mnie mój mąż. On wie, że ja tego nie znoszę. No, ale mówi tak do mnie. No, ale tak, wciąż mam męża. Kiedy próbowałam zerwać kontakt z Tomkiem, przyznałam się do wszystkiego mężowi. Powiedziałam mu, że jest ktoś, z kim lubię spędzać czas, z kim lubię spacerować, rozmawiać godzinami i komu pozwoliłam się całować. Niestety pozwoliłam też wcześniej innemu mężczyźnie, ale wtedy to była tylko ucieczka od samotności i zawsze wracałam do męża. Powiedział, że wie ile rzeczy zrobił źle, że to jego wina i że wszystko mi wybaczy, jeśli ja wybaczę jemu kłamstwa, lekceważenie i brak szczerości. Że wszystko zmieni, że już będę najważniejsza i zrobi wszystko, żeby nas ratować. Że zbudujemy dom, nasz własny, bez szwagra, że będziemy jeździć na wakacje, na kolacje i do kina i że będzie mi pomagał w domu, w ogrodzie, w czym tylko zechce. Ja uwierzyłam, a on nawet próbował i próbuje się zmienić. Może nawet wierzy w to, że jest w stanie. No tylko, że ja nie umiem już wierzyć. Kiedy widzę, jak robi te wszystkie miłe rzeczy dla mnie, jak pomaga w tym domu i ogrodzie, i nawet mówi, o której wróci do domu i dotrzymuje tej godziny wcześniej potrafił się pięć godzin spóźnić i mówić, że się czepiam. To kiedy to wszystko robi, mnie się wydaje to takie bardzo nienaturalne i niewiarygodne, że czuję, że któregoś dnia czar i tak i wrócimy do punktu wyjścia. A nawet jeśli nie, to te wszystkie rzeczy, które mnie przez te lata uwierały, nie znikną, wszystkie rany zostały i wracają częściej, niż bym chciała. Nadal nie mamy o czym rozmawiać, bo rozmawiamy tylko o bieżących sprawach codziennych kłopotach. Nie ma rozmów o świecie, o wartościach. Nie pogadam z nim o książkach i nie zagram w planszówki, bo on nie lubi. A przecież nie mogę całe życie uczyć się tylko o jego zainteresowaniach, żeby mieć o czym rozmawiać, a o swoich zainteresowaniach gadać ze znajomymi, bo jego to nie interesuje. Różni nas zbyt wiele i zawsze tak było, tylko wolałam udawać, że tego nie widzę. Spędziłam z Tomaszem noc, ale nie kochaliśmy się. Przegadaliśmy całą noc i zastaliśmy obok siebie. Gadaliśmy o wszystkim, o tym, co było, o czym marzymy, co robimy, a czego nie. Naprawdę mam wrażenie, że mamy mnóstwo wspólnych wyobrażeń o życiu, o miłości, o relacjach, nawet o wizji starości. Zaczęliśmy po pewnym czasie spotykać się częściej, na tyle, na ile to możliwe. Rozmawiamy niemal bez przerwy, a tematy nam się nie kończą. Zaczęło się robić poważnie, więc postanowiliśmy przegadać również te poważne i trudne sprawy składające się na prawdziwe bycie w związku. Na no jakimś cudem niemal w każdej sprawie się zgodziliśmy, a nawet ku mojemu zdziwieniu, kiedy zapytałam, czy jeśli postanowimy być razem i uporządkujemy swoje życie, to byłby gotów poczekać z seksem do ślubu. Niestety nie kościelnego, no bo w naszym przypadku to albo niemożliwe, albo odległe w czasie, tak bardzo, że nawet ja sobie tego nie wyobrażam. On odpowiedział, że jeśli tylko mi na tym zależy i nasza relacja ma przez to być trwalsza, dojrzała i lepsza, to zaczekaj, ile będzie trzeba. Tak to na dobre postanowiłam się rozwieść, choć mój mąż mówi, że już nie wyobraża sobie życia bez mnie, że mnie kocha, wszystko zmieni, nawet się stara to robić. Płacze, mówi, że bez mnie nie ma po co żyć, i jego życie nie ma sensu, przez co ja się o niego w sumie boję. Ale ja już nie potrafię na niego patrzeć tak jak kiedyś. Nie umiem przytulić, pocałować, bo chociaż to absurdalne, to czułabym, że robiąc to zdradzam Tomasza. A przecież to on, w przeciwieństwie do męża, nigdy mnie nie okłamał. Pewnie dla Ciebie, ojcze, to nieszczęśliwy koniec tej historii, ale dla mnie jest to coś, co sprawia, że mam jeszcze nadzieję na szczęście. Żadam je komuś i sama je otrzymam w zamian. Wiem, że będę tą złą, która porzuca męża dla innego. Ale ja nie umiem inaczej. Mam nadzieję, że uda nam się z Tomkiem zbudować dobry, dojrzały związek powoli, tak, żeby nie popełnić drugi raz tych samych błędów i niczego nie przemilczeć. Bo rzeczy zamiecione pod dywan prędzej czy później spod niego wyjdą. Kocham go, chyba pierwszy raz w życiu kogoś naprawdę kocham. Gdzieś w głębi duszy wierzę, że mój mąż też spotka jeszcze kogoś, dla kogo tak zwyczajnie będzie mu się chciało wszystko i z kim będzie chciał być szczery i przed kim się otworzy na początku związku i znajdzie zrozumienie. Ja poznałam go chyba dopiero, kiedy postanowiłam odejść. I że będzie z kimś naprawdę szczęśliwy. Bo mam poczucie, że my nigdy nie powinniśmy być razem. Bo ani nie byliśmy gotowi na ślub, ani chyba tak naprawdę nigdy nie kochaliśmy siebie nawzajem. I zrozumiałam to 12, a w sumie może 16 lat za późno. I w sumie też te lata życia mu zabrałam. Pozdrawiam serdecznie, Ula. Rozpisałam się, ale chyba nie umiem streścić, choć mam wrażenie, że tak wielu ważnych rzeczy jeszcze nie napisałam. Hmm. Droga Ulu, droga Uleńko, w sensie wiem, jak masz naprawdę na imię, bo mi napisałaś, więc pozdrawiam cię Twoim imieniem. Ale droga Ulu, Ulo, Ulu, nawet nie wiem w sumie. Urszulo, Uleńko, dziękuję za Twoją historię. Olenko, Olenka, przepraszam, Uleńko. Yy, odczuwam oczywiście dużą bezradność, kiedy to czytam, bo tu jest bardzo wiele skrajnych, sprzecznych, krzyżujących się rzeczy. Jest kilka jasnych, ale one wcale nie sprawiają, że ta sytuacja jest jasna. Ula, nie chcę ci dawać żadnej prostej rady. Znaczy, jedną ci dam, jedną to ci dam na pewno, tak. Ale to nie jest prosta ta sytuacja. Ta sytuacja byłaby prosta. Gdyby nie było całego tego ostatniego okresu, kiedy twój mąż postanowił się zmienić, nie? Bo gdyby było tak, jak od początku było nie? i on byłby taki również teraz, w sensie na przykład po dowiedzeniu się o tym, że no właśnie jest jakiś Tomasz w twoim życiu i on by się nie zmienił, wtedy nie mam żadnych wątpliwości, tylko że on się zmienił, a przynajmniej się stara. Wiemy, że to może nie być długotrwałe, nie mam pojęcia, ile to trwa, ale rzeczywiście to jest ktoś, kto wziął się za siebie, tak się wydaje, nie? Kto rzeczywiście zaczął walczyć. Bo Ula jest tak... Wasze małżeństwo jest prawdopodobnie nieważne. Nie mam takiej pewności oczywiście, Ulu. No nie mam, jasne, że nie mam. Znam tą historię tylko z tego, co mi tu opisujesz, nie? Jak widać, byłaś bardzo młodą osobą, która nie bardzo wiedziała, co robi. Zresztą on też nie bardzo chyba wiedział, co robi. Złączył was seks tak naprawdę. Nie poznaliście się w ogóle. Nie wiecie o sobie nic w momencie, kiedy braliście ślub. To jest argument niedojrzałości, to jest argument nieznania osoby. Bardzo wiele małżeństw oczywiście w taki sposób wchodzi w małżeństwo. I nawet takie małżeństwo, że tak powiem, mocno nieważnie zawarte, takie małżeństwo da się oczywiście uratować, w sensie kiedy w pewnym momencie dwie osoby naprawdę ruszają do takiej roboty, nie? Kiedy ruszają do takiej roboty. Czyli kiedy chcą się naprawdę poznać, kiedy na nowo zaczynają budować. Ja znam takie małżeństwa zawarte zupełnie absurdalnie, i rzeczywiście można by zupełnie spokojnie dowieść nieważności tego sakramentu małżeństwa, ale którzy potem postanowili, że wybierają się na nowo, jakby nie było już drugiego ślubu oczywiście, no bo tamten był, ale oni, że tak powiem, uważnili swój ślub tą robotą. I w tym wypadku, nawet jeżeli wasze małżeństwo, no właśnie, jest zawarte nieważnie, jeżeli ono się nie wydarzyło, no, to jest taka opcja, żeby je zbudować na nowo. Jak rozumiem, w tej chwili Twój mąż przyjawia taką chęć, że chce. Nie mam pojęcia, na ile to jest właśnie trwałe, prawdziwe i tak dalej. Nie wiem tego oczywiście, ale no, jest w nim taka chęć. Gdyby w tobie taka chęć była, wtedy też bym bardzo Cię do tego, do tego zachęcał. Ale z drugiej strony rozumiem też taki moment, kiedy mijają lata, lata, lata i już naprawdę wszystko tam się kończy, nie? Też nie oszukujmy się u lat. Ty jesteś w tej chwili zupełnie nieobiektywna. Dlatego, że kiedy jesteś zaangażowana emocjonalnie w ten drugi związek, fajnie w ogóle, że tam do nie doszło też do bliskości póki co, że się jakoś tam trzymacie, ale kiedy jesteś totalnie sercem zaangażowana, to w ogóle nie ma szans, żebyś w ogóle ulu w jakikolwiek sposób spojrzała na twojego męża. W sensie na nowo, żebyś się nauczyła go na nowo kochać. I wątpię też oczywiście, żeby nagle udało ci się tak zdystansować, żeby, żeby to zrobić. Bo tu jest kilka opcji. Można by zrobić tak, że trzeba by. Tylko, że nie, tego się nie da zrobić emocjonalnie. Bo można by na dłuższy czas przerwać te relacje z Tomaszem, w takim sensie, żeby się od niego oddzielić i rzeczywiście spróbować popracować z mężem nad tą relacją, gdzie on chce. W wyniku tego mogłoby w tobie znowu się obudzić coś prawdziwego, tylko problem taki, że możliwe, że nigdy tego tam nie było. Ja wiem, że ciebie te słowa bardzo teraz cieszą, jak to mówię, bo oczywiście wszystko w tobie jest w tej chwili w Tomaszu. I właśnie dlatego mówię, że jesteś nieobiektywna i tego już raczej nie da się odkręcić. W związku z tym tak naprawdę ja mam tylko jedną radę. Jedną. Bo to jest twoje życie, Ula. Ja nie jestem od tego, żeby ci mówić, co masz robić w życiu. Ja myślę, że to małżeństwo jest nieważne. Można by je uważnić, gdybyście by dwoje chcieli, ale możliwe, że to jest niemożliwe, bo może nie jesteście dla siebie. Po prostu. Ale jeżeli chcesz być jakkolwiek uczciwa, Uleńko, jakkolwiek szczera, jakkolwiek prawdziwa w tym, co chcesz zrobić, to nie zrób po prostu tak, że odejdziesz od swojego męża i po prostu zaczniesz budować drugi związek z Tomaszem? Tak po prostu. Nie. Ula, jeżeli stwierdzasz, że od początku to małżeństwo było bez sensu, tak wynika z tej historii, to jest oczywiście Twoja wersja, to jest jasne, ale tak wynika z tej historii, że, że stwierdzasz, że nie jesteś w stanie podjąć już żadnej pracy, żeby coś tu się jeszcze mogło zrodzić, to wtedy ula. Musisz rozpocząć proces o unieważnienie tego małżeństwa. Ula mówię zupełnie poważnie. Nie interesuje mnie to, że powiesz, ale to będziemy długo czekać. Ula i tak póki co nie możecie, że tak powiem, normalnie po Bożemu zafunkcjonować z Tomaszem. Nie, nie mówię, że to, co między wami to nie jest dobre, to nie jest prawdziwe, że tam nie ma miłości. Ale właśnie pewnego rodzaju szczerość, pewnego rodzaju uczciwość, jeżeli nie chcesz być ze swoim mężem, i tak jak wynika z tej historii, jakby tam prawdopodobnie od początku to było nieważne. Co innego, gdyby to było ważne, nigdy bym Cię nie zachęcał do tego. Ale jeżeli nie możesz podjąć pracy, nie może Twój mąż chce, ja próbuję go też zrozumieć, próbuję też zrozumieć jego dramat w tej chwili, kiedy on się zorientował po latach, jak zawalił i naprawdę się wziął, nie? Tylko, że jeżeli od początku to było nieważne, to nawet jeżeli się wziął, no to nie da się uważnić czegoś, co, czego ludzie nie chcą. Ale jeżeli chcesz być uczciwa, to, że tak powiem, zamknij najpierw tamtą sprawę. Zamknij, bo inaczej znowu zbudujesz coś na piasku, ula. Znowu zbudujesz coś zupełnie inaczej. Mam tutaj ogromną taką wiesz. Bezradność w ogóle względem tej sytuacji, bo tu jest bardzo wiele. Tak samo mówisz, co byś nie zrobił, jak ktoś będzie cierpiał. Tylko chodzi o to, żeby to była jakaś prawda, a nie to, że będziemy cierpieć, to będziemy, ula. Czasem trzeba pójść do prawdy przez jakieś cierpienie. Czasem trzeba kogoś zranić w takim sensie, kiedy nieranienie jest trwaniem w łudzie, nie? Powinnaś, ula, jeżeli chcesz odejść. Wystąpić do sądu kościelnego o sprawdzenie, czy to małżeństwo jest ważne, czy nie. Wtedy będziesz wiedziała też trochę bardziej, na czym stoisz. Może się okazać, że ono jest naprawdę nieważne. Wtedy się... Wtedy jesteś panną na wydaniu. Wtedy twój związek z Tomaszem będzie miał ogromny sens. Rozumiem oczywiście rozpacz Stanisława. Tu jest... No właśnie. Tu nie ma dobrego wyjścia. nie zobaczcie. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybyśmy się nie pakowali w takie rzeczy, nie? Gdybyśmy... Nie szli za seksem, za emocjami, za po prostu jakimś takim wyborem samotności, że nie chcemy być sami. No właśnie, ale to można gadać i gadać, a my potem i tak działamy jak działamy. ja nie mówię tylko o Was, mówię też o sobie, nie? Nie to, że jestem jakiś lepszy, żeby to było jasne. Tak samo narobiłem tyle różnych głupot i błędów w życiu. Ula, dziękuję za Twoją sytuację. Tą jedną radę tego ci daję, Ula. Bądź w tym jakby szczera i konsekwentna i sprawiedliwa i nie odchodź tak po prostu. Tylko jeżeli masz odejść, to zrób to porządnie. Czyli w takim sensie. Najpierw wystąp do sądu o sprawdzenie, czy to małżeństwo jest ważne, bo może nie jest i może jesteś po prostu panną na wydaniu. Tego nie wiem, ale wiele w tej historii na to wskazuje. Ula, modlę się za ciebie, bardzo ci błogosławię i bardzo cię ściskam i dzięki, że napisałeś tę historię. Kochani, kończymy, bo dzisiaj już długo. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie. Zobaczcie, Ula też nie była przez taki długi czas dobra dla siebie, nie? Przez to się też wpakowała w to wszystko, że nie była dobra dla siebie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, pozdrawiam Błogosławie i miejcie się proszę, najlepiej na świecie. Do usłyszenia za tydzień z Bogiem.